Dobronocka. Minęło już 8 minut po północy i w Dobronocy witam Państwa w zastępstwie Grażyny Dobroń, Jerzy Sosnowski. Proszę Państwa, kiedy przygotowywałem się do tej audycji, z odmętów pamięci wychynęło mi nagle zdanie, które usłyszałem dzieckiem będąc w programie Pora na Telesfora. Smoki mają dobrą pamięć, ale krótką. Z pamięci korzystamy bez przerwy, zapełniamy ją takimi właśnie sentencjami, których nie uczymy się, po prostu jakoś z nami zostają. A innym razem z wysiłkiem staramy się do pamięci wtłoczyć jakieś dane, na przykład przed egzaminem. Tu pozdrawiam studentów, tegorocznych maturzystów i w ogóle uczniów. Niekiedy mówimy, szczerze lub nie, jak Kalina Jędrusik w tej piosence przed chwilą, nie pamiętam, a innym razem jesteśmy przekonani, że coś pamiętamy, ale okazuje się, że źle pamiętamy, że pamiętamy coś, co się nie zdarzyło naprawdę. I tak dalej. Tylko te przypadki przywołując, dochodzi się do wniosku, że pamięć nasza jest czymś tajemnym i kapryśnym i dlatego właśnie o niej chciałbym z Państwem porozmawiać tej nocy. Przez prawie całą pierwszą godzinę będzie nam towarzyszyć teraz standard Yesterdays i niech ten fakt usprawiedliwi i trochę wytłumaczy taki fragment z wiersza Berlin 1912 Juliana Tuwima. Wczoraj, ach, co to było wczoraj, tak, Carmen, kareta, wino, walce, mignęło w oczach. Nie, to ptak wyszyty na woalce. Co było wczoraj, przypominamy sobie, więc niech na początek zabrzmi Yesterdays. To będzie wersja z 1962 roku zespołu Zbigniewa Namysłowskiego, Jazz Rockers. W studiu są z nami dzisiaj pani Małgorzata Liszyk-Kozłowska, psychoterapeutka. Witam. Dobry wieczór. I pani Jagoda Wąsowska, szkoleniowiec mnemotechnik. Witam. Dobry wieczór. Rozmawiamy o pamięci. Na państwa głosy czekam dziś wyjątkowo pod adresem jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Telefon włączymy za mniej więcej 3 kwadranse. To najpierw zapytam, czy wszystko, czy obrazy, słowa, sytuacje, miejsca, informacje encyklopedyczne i tak dalej zapamiętujemy w ten sam sposób? No nie, zdecydowanie nie. To zależy, w jakiej jesteśmy okoliczności, co chcemy zapamiętać. Wtedy też okazuje się, że mózg uaktywnia różne obszary. Czyli na przykład, jeśli zapamiętujemy jakiś obraz, wtedy uaktywniają się te obszary, które odpowiedzialne są za przyswajanie i przetwarzanie obrazów. Kiedy zapamiętujemy jakieś słowa, wtedy włącza się półkula lewa, która jest półkulą właśnie werbalną. Niebagatelne znaczenie ma również uruchomienie półkuli prawej, która odpowiada za emocje. I okazuje się, że one właściwie powodują, że zapamiętujemy coś, albo też jeśli nawet informacja jest zapisana, czasem ją wypieramy ze swojej świadomości, bo jest dla nas zbyt trudna do przyjęcia. O zapominaniu niewątpliwie będziemy jeszcze mówili, ale o tym za chwilę. W każdym razie rozumiem z tego, że jeśli zdarza się, że ludzie intuicyjnie, bez przecież poparcia psychologicznego, mówią, że ja to łatwo zapamiętuję, nie wiem, cyfry, a na przykład nie mam pamięci do twarzy, a ktoś inny ma pamięć do obrazów, a nie zapamiętuje treści książki na przykład. Niech uczniowie mnie chwilowo nie słuchają, to rozumiem, że to nie jest myślone, tak? Że to rzeczywiście może być taka specjalizacja. Tak, rzeczywiście może tak być, bo to może być związane z tym, którą półkulę mózgową mamy dominującą. Jak wiemy, półkula prawa pełni zupełnie, półkula prawa jakby odpowiada za zupełnie inne funkcje niż półkula lewa. I na przykład półkula prawa to jest półkula, która właśnie myśli obrazami, to jest półkula intuicyjna, to jest taka półkula, która lubi ruch, lubi kolory, lubi muzykę. Natomiast półkula lewa to jest półkula logiczno-matematyczno-werbalna. I może być tak, że niektórzy z nas mają dominującą półkulę prawą. Czyli to będą takie osoby, które wtedy łatwiej będą zapamiętywać właśnie obrazy, wyobrażenia. Prawdopodobnie też będą bardziej emocjonalne i wiele rzeczy będą brać, jak to się czasem mówi, na czucie. Czyli coś mi podpowiada, że to będzie na przykład ta odpowiedź, albo coś mi podpowiada, że to właśnie to jest to, na co czekałem. Natomiast osoby, które mają dominującą lewą półkulę, będą prawdopodobnie lepiej zapamiętywać na przykład cyfry. Prawdopodobnie też będą mieć taką większą zdolność uczenia się języków, dlatego że półkula lewa to jest właśnie półkula werbalna.
Ja odpowiedzialna za język. Rozumiem, że jeżeli mówimy o bardziej złożonych wspomnieniach, takich na przykład już całych sytuacji, gdzie jest i obraz, i słowo, i tak dalej, no to wtedy to wspomnienie jest roztasowane po rozmaitych miejscach mózgu? Jak sobie to wyobrazić? Trochę tak, chociaż ważne jest to, że między prawą a lewą półkulą znajduje się tak zwane ciało modzelowate. Czyli to jest taka wiązka włókien, która służy do przesyłania informacji. I okazuje się, że kiedy równocześnie pracuje półkula prawa i półkula lewa, to wtedy to zapamiętanie jest zdecydowanie szybsze i bardziej takie aktywne. Bo okazuje się, że kiedy jesteśmy na przykład w sytuacji stresogennej, to jedna półkula może być zablokowana. Wtedy skoncentrujemy się przede wszystkim na takim przeżyciu, właśnie na emocjach. I może się zdarzyć tak, że w sytuacji normalnej ja zapamiętuję nazwisko, zapamiętuję jakieś piny, jakieś kody, ale kiedy jestem w stresie, nie mogę sobie na przykład przypomnieć, jak się pan nazywa. Albo nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś kodu, który umożliwia mi wejście do pomieszczenia. I teraz, kiedy nasz mózg pracuje synchronicznie, czyli kiedy równocześnie pracuje prawa i lewa półkula, to po pierwsze łatwiej zapamiętujemy, możemy więcej zapamiętać, ale też łatwiej potem odkodowujemy. Kiedy zaczynałem tę rozmowę, to właściwie zacząłem się niepokoić, a teraz się mój niepokój pogłębia, że mówiąc o pamięci, mówimy właściwie o wszystkim naraz, ponieważ w gruncie rzeczy no człowiek bez pamięci w ogóle nie funkcjonuje. Znaczy pamięć jest nami tak naprawdę. No tak, no my jesteśmy zbiorem wszystkiego, co przeżyliśmy. Czasami pamiętamy, a czasami zapominamy, ale to nie znaczy, że tego nie ma. To znaczy z jakiegoś powodu nie mamy do tego dostępu. Czasami to jest mądry powód i to są mechanizmy wyparcia, które to mechanizmy chronią nas przed zbyt dużą dawką rzeczywistości. Ale no nie ma takiego zdarzenia, które zupełnie znika z naszego mózgu, chyba że mamy uszkodzenie mechaniczne mózgu i w tym momencie ten sejf został uszkodzony, w związku z tym dane w tym sejfie razem z nim zostały zniszczone. Ale wszystko zostaje zachowane i oczywiście pamiętamy albo zapominamy te rzeczy, które albo są rzeczywiście mało istotne, albo wręcz przeciwnie, są tak istotne, ale z jakiegoś powodu nie jesteśmy gotowi ich udźwignąć. No to się dzieje przy traumach dziecięcych. Dziecko małe nie jest w stanie poradzić sobie psychicznie, mentalnie z jakąś informacją, z czymś, co zobaczyło, czy z czymś, co przeżyło. I to, co mądrego jest w naturze, to taka ochrona dziecka przed właśnie tą pamięcią. I tak długo, jak dziecko jest jeszcze dzieckiem, czyli cały czas ma możliwości dziecka radzenia sobie, czyli tak naprawdę ma je bardzo niewielkie, ten sejf zostaje przez naszą naturę świadomie zamknięty do czasu, kiedy być może my jako już dorośli ludzie jesteśmy w stanie zmierzyć się z jego otworzeniem, z całym bólem, który często towarzyszy temu otwieraniu, ale teraz jesteśmy w stanie przeżyć ten ból i to jest to zjawisko, które u mnie w psychoterapii jest no, taką normą tej relacji między mną a pacjentem. Ludzie decydują się już na to, tak? Oni mają gotowość, mają dorosłość, mają też dojrzały mózg, bo to ma ogromne znaczenie. I to pewnie o tym, Jagoda, jeszcze będziesz mówiła, że my jesteśmy, nasz mózg nie jest od początku taki sam. My przechodzimy różne fazy rozwoju. Są jakieś przeprowadzki naszych doświadczeń z jednej części do drugiej, a potem do trzeciej, tej ostatniej, której my jako dorośli ludzie korzystamy. I dopiero tak naprawdę w tej pełnej, ukształtowanej wersji naszego mózgu istnieje potencjał do udźwignięcia bardzo wielu doświadczeń, które mogliśmy przeżyć w dzieciństwie. Albo w okresie no, nastoletnim, ale jeszcze też nasz mózg nie był stabilnym, wspierającym nas organem. Piszą Państwo już maile. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj wyjątkowo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Te pytania, które się pojawiły, będą użyte, że tak powiem, przez nas, ale po kolei. Także zachęcam Państwa, żebyście Państwo pozostawali z nami tej nocy, a tymczasem kolejna wersja tematu Yesterdays, teraz trio Andrzeja Kurlewicza, rok 1956. Przypominam, są z nami pani Małgorzata Liszy-Kozłowska i Jagoda Wąsowska. Rozmawiamy o pamięci. Mail wyjątkowo dzisiaj jerzy.sosnowski@polskieradio.pl.
telefon jeszcze za jakieś pół godziny. Przypominam sobie, to będzie znów wspomnienie z dzieciństwa, jak z tą porą na Telesfora. Nie wiem, dlaczego akurat takie rzeczy mi wychodzą z pamięci. Jak się może to było dzieciństwo. Słucham? Może dlatego, że to było dzieciństwo, zresztą ja też pamiętam. A teraz mi się z kolei przypomniało, to drugie wspomnienie to jest Tomek Sawyer z kolei. Mm-hmm. W Tomku Sawyerze jest taki fragment, gdzie mowa o tym, że dzieci uczą się na pamięć fragmentów Biblii i Mark Twain w Konwencji Czarnego Humoru pisze, że pewien Niemiec nauczył się całej Biblii na pamięć, tylko że zwariował od tego. Chciałem zapytać, czy pamięć można przepełnić tak jak twardy dysk? Rzeczywiście istnieją takie mity. Czasem nawet niektórzy mówią, wolę tego nie zapamiętywać, bo to są śmieci. Nie chcę sobie zaśmiecać umysłu. I takie mity rzeczywiście przez wiele lat pokutowały. Nie do końca tak jest, że możemy przepełnić swoją pamięć. Raczej to jest związane z tym, że czasem nie zapamiętujemy tego, co byśmy chcieli, ale to związane jest z takimi okolicznościami niesprzyjającymi. Czyli na przykład za dużo bodźców, za dużo informacji naraz, brak koncentracji i to wtedy rzeczywiście może spowodować, że pewnych rzeczy nie zapamiętujemy. Natomiast, co ciekawe, uczenie się na pamięć to wcale nie jest zły pomysł. Wręcz przeciwnie, ponieważ uczenie się na pamięć powoduje, że rozbudowujemy tak zwaną pamięć mechaniczną. Czyli tworzy się, mówiąc tak, takim językiem obrazowym, tworzy się więcej połączeń. Czyli czym więcej mamy połączeń, tym większe mamy potem możliwości do zapamiętywania. To jest trochę tak, jakbyśmy popatrzyli na nasz mózg, jak na drogi. Czyli jeśli jest gdzieś tam teren ubogi w drogi, no to wtedy rzeczywiście ta podróż nie jest przyjemna. Natomiast jeśli mamy dużo możliwości, możemy przejechać jedną autostradą, jakąś drogą szybkiego ruchu, to wtedy okazuje się, że możemy szybciej, możemy więcej. I te przykłady pokazują, ja na przykład pamiętam ze szkoły podstawowej, uczyliśmy się bardzo często różnego rodzaju jakichś wierszy. No potem byliśmy odpytywani, recytacja. I to już niekoniecznie ale, było fajne. No może niekoniecznie było fajne, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o takie uczenie się na pamięć, to jest dobry pomysł. Z tego, co wiem, na przykład starożytni Hebrajczycy, oni uczyli się psalmów na pamięć. Wiele psalmów było na przykład napisanych w taki sposób, że zaczynały się kolejne wersy od liter alfabetu, czyli to miało ułatwiać zapamiętywanie. Też ciekawy sposób Hebrajczycy mieli na to, żeby dzieci poznawały litery, matki piekły ciasteczka w kształcie właśnie tych liter. To powodowało, że dzieci mogły zapamiętywać te znaczki, które potem coś znaczyły. Ja zapytałem o to przypomnienie pamięci, bo ta wizja, którą pani Małgorzata Liszczyk-Kozłowska roztoczyła, że tak naprawdę, jak zrozumiałem, wszystko zapamiętujemy, tylko nie do wszystkiego mamy dostęp. Ja nie roztoczyłam, ja bym bardzo chciała, żeby było inaczej, ale niestety, czasami mówię rzeczywiście niestety, bo czasami przeżywamy takie doświadczenia, które byłoby dobrze, gdyby ich nie było w naszym arsenale. Rzeczywiście nie, że je zamykamy, tylko faktycznie z jakiegoś powodu udaje nam się je wyrzucić z pamięci, ale takiej opcji nie ma. W związku z tym to, co my możemy robić, wiedząc, że ten mechanizm niestety tak działa, to nauczyć się, w jaki sposób przywrócić tę pamięć albo poradzić sobie z tym, co nam wraca już i stuka do świadomości. Trochę z taką informacją jestem gotów wyjść. To nie oznacza, że jak wyjdę, to nie będę bolał, tak? Bo z tym razem wychodzą te wszystkie rzeczy, które były zamknięte w tym wraz z tym wspomnieniem, ale niestety wszystko zostaje w głowie. Czasami niestety, czasami niestety. Napisał do nas pan Paweł z taką oto opowieścią. Ja zapamiętuję wydarzenia sprzed lat, tak w ogóle to całą historię swojego życia mogę z drobnymi szczegółami opowiedzieć, nawet z datami, a w szkole nigdy nie miałem problemu z uczeniem się na pamięć na przykład historii. A nie umiałem rozwiązywać zadań, matematyka i tym podobne. Co z tych rzeczy ma związek z prawą, a co z lewą półkulą, pyta pan Paweł. Cyfry, daty są związane z półkulą lewą. Natomiast to, co jest ciekawe, obserwuję to już od wielu lat. Często jest tak, że niektóre rzeczy w szkole szczególnie wchodzą nam łatwiej, jeśli podpasuje nam nauczyciel. Tak. Czyli jeśli nauczyciel jest rzeczywiście pasjonatem, jeśli rzeczywiście pokaże, że ten przedmiot jest bardzo interesujący i zainspiruje, to zwykle jest tak, że mamy wtedy większą motywację. W zapamiętywaniu bardzo ważne jest takie nasze nastawienie. Czyli jeśli mówię, ta chemia mi się w życiu nie przyda, ja nie będę studiował medycyny, to rzeczywiście może się okazać, że to myślenie blokuje zapamiętywanie informacji, które są przekazywane właśnie na lekcjach chemii.
innymi. Czasem się zdarza, pewnie wielu naszych słuchaczy ma takie doświadczenia. Ktoś uwielbiał biologię, po czym zmienia się nauczyciel i okazuje się, że ta biologia już przestaje nas tak fascynować. To jest trochę taki syndrom takiej bezradności intelektualnej, która niestety może się pojawić w szkole właśnie wtedy, kiedy nauczyciel nie jest zaangażowany w swój przedmiot. Coś mi pani objaśniła, ponieważ ja nie będę twierdził, że ja dużo zapamiętałem z biologii, ale na przykład do tej pory, mimo że naprawdę z biologią od lat nie mam żadnego kontaktu, zapamiętałem jakieś terminy w rodzaju retikulum endoplazmatyczne, a miałem nauczycielkę rzeczywiście pasjonatkę, to być może rzeczywiście ale tak działało. Ale to jest tak, że rzeczywiście to są nauczyciele, którzy uruchamiają w uczniu bardzo wiele tych ścieżek zapamiętywania, bo oni na ogół, kiedy uczą, mój syn miał i ma takiego historyka, który kiedy opowiada cokolwiek, to jest i tym, który umarł, i tym, który go zabił, i tym polem, i okolicznością, i społeczeństwem, i on jest wszystkim. Rzeczywiście chodzi, rusza się, mówi, zmienia ton głosu, rysuje, uruchamia wszelkie możliwe bodźce, które doprowadzają do tego, że ten uczeń nie tylko nie śpi, ale ma wrażenie, że uczestniczy w tym, co się dzieje. I to jest cenne, bo to jest po prostu interesujące. Czyli to jest ta emocja, która wprowadza dodatkowe wzmocnienie całego przekazu. To jest też powód, dla którego wydaje nam się często, że nasze dzieciństwo składało się z jednych wielkich dramatów i ciągle możemy przypomnieć sobie tylko to, co było trudne, bolesne, bo się wywróciłem, bo ktoś mi ukradł, bo mi zabrali, bo się rozlało i tak dalej, bo upadłem. Natomiast nie pamiętamy takich pojedynczych, równie dobrych rzeczy, ale to jest akurat ściśle związane z tym, że dziecko jest totalnie zależne od otoczenia. W związku z tym, jeżeli się dzieje coś zagrażające jego życiu, to czy poczuciu bezpieczeństwa, to jest ta emocja, która utrwala to doświadczenie. I stąd potem to pamiętamy. Nie, że była piękna choinka i były cudowne prezenty, tylko na przykład, bo w tym roku ktoś mi prezent zlikwidował, albo mi brat zepsuł od razu, kiedy dostałem, czy dostałam. To się dlatego też zatrzymuje w naszej głowie. Też czasami działa to w drugą stronę, że pamiętamy dzieciństwo jako wyłącznie pasmo strasznie tak, miłych ale rzeczy. Ja właśnie dlatego tłumaczę, dlaczego tak to może być, bo my jako dorośli już mamy dużo większą bazę do życia, mamy grunt pod nogami, mniej to nas stresuje. Dziecko jest bardziej podatne na ten lęk. To kolejna wersja Yesterdays z 57 roku, gra J.J. Johnson. Przypomnę, w naszym studiu pani Małgorzata Lisy-Kozłowska i pani Jagoda Wąsowska, psychoterapeutka jedna, szkoleniowiec, mnemotechnik druga. Tak. Rozmawiamy o pamięci. jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Obiecałem, że będę wykorzystywał stopniowo maile. Pani Karolina napisała do nas z pytaniem, czy stan, który zresztą wydaje mi się jednym z ważnych pytań tej nocy, tej dobranocy. Czy stan naszej pamięci faktycznie pogarsza się z wiekiem, czy może jest to spowodowane tylko tym, iż z wiekiem rzadziej tę pamięć trenujemy? Może kwestią tutaj jest nie tyle starzenie się mózgu, a właśnie zaprzestanie korzystania z własnej pamięci w takim stopniu, jakim korzystaliśmy z niej, kiedy byliśmy młodsi. To jest proces dosyć złożony, bo z jednej strony rzeczywiście wiele osób mówi, tak w moim wieku to już trudno coś nowego zapamiętać, czyli jakby sugerujemy, że z wiekiem ta pamięć się pogarsza. I jest w tym trochę prawdy, dlatego że kurczą się synapsy, czyli takie części w naszym mózgu, w których znajdują się substancje chemiczne nazywane neuroprzekaźnikami. I między innymi ważnym neuroprzekaźnikiem jest dopamina, która wywołuje taki stan przyjemności. Czyli na przykład jako dzieci, kiedy zobaczymy czerwony balonik, to on nas zachwyca. Kiedy zobaczymy jakiś kwiatek, on nas zachwyca. Kiedy mamy już trochę więcej lat, to coraz mniej nas zachwyca. Czerwonym balonikiem raczej już niekoniecznie, już nie. Prawda? I to może być właśnie związane z tym, że po 50, z każdym rokiem trochę tej dopaminy rzeczywiście nam ubywa.
bywa. Z drugiej strony nasza słuchaczka rzeczywiście słusznie zauważyła, że często tak odpuszczamy, czyli nie trenujemy tej pamięci, a to jest trochę tak jak z naszą kondycją fizyczną, czyli wielu narzeka, ojejku, jak już wyjdę na trzecie piętro, to jestem zadyszana i trochę za dużo mam tych kilogramów, czyli wiemy, że powinniśmy coś zrobić z tym, ale niewiele robimy. I tutaj rzeczywiście jest tak, że jeśli uaktywniamy naszą pamięć, czyli po pierwsze, jeśli wykonujemy różne ćwiczenia mózgu, ale również jeśli dbamy na przykład o nasze jedzenie, a także o sen, to rzeczywiście możemy no, długo cieszyć się taką dobrą pamięcią. Ktoś starszej daty mi opowiadał o metodzie skutecznego uczenia się, która, jak chyba jest przywodzący się jeszcze sprzed wojny, która miała polegać na tym, że podczas czytania podręcznika rytmicznie przekłada się nogi z miski z zimną wodą do miski z gorącą wodą i odwrotnie. Ja się tak chętnie uczyłam. Naprawdę, bo ja zakładałem, że panie nie będą entuzjastkami tej metody. Nie, ale ja po prostu byłabym w stanie wszystko zrobić, żeby cokolwiek zrozumieć. Ale zapytam jednak o jakieś metody szybkiego uczenia się, chociaż rozumiem, że, znaczy skutecznego uczenia się. Chociaż z tego wszystkiego, co zrozumiałem, co było powiedziane do tej pory, rozumiem, że bardzo jest wiele typów ludzi, którzy i typów pamięci, w związku z tym pewnie metody też są zróżnicowane. Tak, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o mnemotechniki, one mają tę przewagę nad wszystkimi metodami uczenia się, że są takie uniwersalne, czyli bez znaczenia, czy ktoś jest wzrokowcem, czy ktoś jest słuchowcem, czy też ruchowcem, czyli kinestetykiem, to te techniki pamięciowe są skuteczne u każdego. Dlaczego? Dlatego, że techniki pamięciowe angażują równocześnie jedną i drugą półkulę mózgową. Wcześniej mówiliśmy o tym, że kiedy równocześnie pracuje jedna i druga półkula, to wtedy mózg pracuje synchronicznie. A jeśli pracuje synchronicznie, to wchodzi wtedy na tak zwane fale alfa. I to są takie fale, takie częstotliwości, które powodują, że uczymy się szybko i łatwo. Wiele osób, kiedy się uczy, stosuje taką prostą metodę, która nazywa się metodą dzięcioła, czyli wkuwa. I jest to metoda skuteczna, ale po pierwsze zajmuje dużo czasu, po drugie pozwala nam zapamiętać na krótki czas. Natomiast techniki pamięciowe opierają się na tym, że uaktywniamy wyobraźnię. Ja zawsze mówię, że kiedy się poznaje wzór na pamięć, a takowy istnieje, to właściwie wszystkie problemy z zapamiętywaniem tych rzeczy, które chcemy zapamiętać, znikają. To są takie trzy elementy, które wchodzą w zakres tego wzoru na pamięć. Po pierwsze, trzeba sobie wyobrazić daną informację, każdą jedną. Potem trzeba się zaangażować. Mówiliśmy trochę o motywacji, że ta motywacja jest bardzo ważna, czyli kiedy pojawiają się emocje, zaznaczę pozytywne emocje, to one powodują, że łatwiej zapamiętujemy te informacje i też ważne, żeby nadać temu jakąś akcję. Czyli jeśli stoi kubek, nie robi nam większego znaczenia, ale jeśli wzięłabym teraz ten kubek, który stoi przede mną, jest pełen wody i zaczęła tutaj robić nam śmigus dingus, to prawdopodobnie zapamiętalibyśmy na długo tę audycję, prawda? Niewątpliwie. Prawda? Właśnie. Czyli to jest też ważne, że kiedy wyobrażamy sobie jakąś informację, to po pierwsze trzeba zaangażować wszystkie zmysły, czyli nie tylko widzę, ale również słyszę, nadaję temu barwę. Nasz mózg lubi abstrakcję, lubi, kiedy coś jest nietypowe, niezwykłe, czyli odchodzimy zdecydowanie od logiki. I kiedy zastosujemy te elementy, absurdalność, poczucie humoru, to są takie elementy, które bardzo sprzyjają zapamiętywaniu. I tutaj w zależności od tego, co ja chcę zapamiętać, możemy stosować różne techniki pamięciowe. Była mowa tutaj o tych trzech typach, ten wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk. Czy można się zdiagnozować, kim się jest? Bo tak spontanicznie to ale każdy na ogół tak, mówi, ale o kinestetykach takie najmniej słyszałem, o wzrokowcach i słuchowcach wielokrotnie. No, kinestetyk najczęściej będzie mówił, że na przykład coś czuje, albo coś go dotknęło, albo coś go poruszyło. A wzrokowiec będzie mówił, no tak jak panie Jerzy. Tak mówiłem w czasie piosenki, że to jest dla mnie jasne. To jest jasne, tak. Coś jeszcze, to nie jest mój z kolei język, co pan jeszcze mówił, panie Jerzy, bo możemy sobie trochę tak słuchaczom pokazać te zwroty, z których korzystamy, słów, których używamy spontanicznie, a które tak naprawdę dodają. No proszę sobie wyobrazić, no to jakby właśnie główny tekst wykładów. Tak, to jest tak, że jeśli chodzi o te typy wzrokowca, słuchowca i kinestetyka, dosyć łatwo można to zdiagnozować. Najłatwiej przenieść się w swoje dzieciństwo i przypomnieć sobie, w jaki sposób funkcjonowaliśmy. Na przykład dzieci, które są właśnie takie kinestetyczne, o nich zwykle mówimy, że to jest żywe srebro. Czyli to są takie dzieci, które na przykład jak się uczą, to one
nie są w stanie usiedzieć w spokoju na baczność, ponieważ to są takie dzieci, które poruszają się, machają nogami, kręcą się na krześle, chodzą, ucząc się, tak. Często słyszą: przestań się kiwać, bo wyłamiesz nogi w tym krześle. Mhm. I teraz jeśli takie dziecko rzeczywiście usiądzie na baczność, i tak sformatujemy je, tak, to całą właściwie uwagę, całą koncentrację da na to siedzenie na baczność i nie jest w stanie już wtedy dać uwagi nauczycielowi, czy nie jest w stanie wtedy skoncentrować się na czytanym materiale. Wzrokowcy mają taką tendencję, że zwykle robią notatki. To są zwykle dobrzy czytelnicy. Mają zwykle taką dobrą pamięć wzrokową, czyli pamiętają, że na przykład jak otworzysz książkę, to po prawej stronie zobaczysz, tam na górze będzie obrazek i pod tym obrazkiem tłustym drukiem będzie napisana data. To właśnie o tę datę mi chodzi. Natomiast słuchowcy zwykle nie robią notatek, dlatego że dużo zapamiętują ze słyszenia. To są też takie osoby, które kiedy coś chcą zapamiętać, to mówią: weź mi to opowiedz. Czyli jak usłyszą, to wtedy rzeczywiście łatwiej zapamiętują. One też często podśpiewują gdzieś tam, nawet jak nie mówią, bo zwykle jednak mówią, to właśnie gdzieś tam sobie gwiżdżą, świszczą. To są takie charakterystyczne elementy, po których można rozpoznać, czy ktoś jest właśnie wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem. To też jest tak, że wzrokowiec na pewno będzie czytał książki, słuchowiec może słuchać audiobooków. Ja na przykład nie jestem w stanie słuchać audiobooków, bo się kompletnie zawieszam. Mój syn znakomicie sobie radzi z audiobookami, tak samo jak z wszystkimi formami wypowiedzi ustnymi, które on zapamiętuje, nie musząc ich przed sobą widzieć. Natomiast istotne jest też to, że jak teraz ktoś nas słucha, mam nadzieję, że ktoś słucha, to nie ma czystych typów. To znaczy nie jest tak, że jak ktoś jest kinestetykiem, to znaczy, to nie jest w stanie słuchać radia na przykład. To nie jest w stanie słuchać radia, albo też nie zapamiętuje tych szczegółów na stronie, bo na dole po lewej stronie rzeczywiście coś tam było i to było tam. To nie oznacza to, natomiast jest pewna dominacja i tę warto sobie poznać i też rozpoznać w naszych dzieciach albo w naszych uczniach. Ja wielce ubolewam, bo to, o czym mówimy, to są tak zwane podstawowe rzeczy i szkoda, że nauczyciele tego nie potrafią zrozumieć, często nie rozumiejąc samych siebie. Szczególnie będzie to przy wszystkich polonistach, bo toczy się im wypracowanie, czy czyjaś rozprawka, czy dzieło, utwór podoba, może być i poziom oceny może być związany z tym, że albo mu klika z tym uczniem, bo mają ten sam sposób obrazowania i są ten tak samo na przykład są wzrokowcami albo są kinestetykami, albo nie. I może być taki zupełnie nieświadomy pewien rozjazd, że nauczyciel nie do końca czuje, albo nie do końca sobie potrafi wyobrazić, albo coś mu tam zgrzyta i to już jest słuchowiec w tym wypracowaniu. Nie potrafi tego jakoś tak do końca dotknąć. Ostatnia dziś wersja jest The Days, wersja Milesa Davisa z 1958 roku. Przypomnę, że w studiu są z nami pani Małgorzata Lisiek-Kozłowska, psychoterapeutka, i pani Jagoda Wąsowska, szkoleniowiec, mnemotechnik. Adres internetowy dzisiaj wyjątkowo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Może ja za szybko to powiedziałem, bo tak mówimy o pamięci, to ja powiem wolniej. jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Państwo teraz powtórzę. Maile, powoli. Maile przychodzą, więc jakoś to jest skuteczne. Z taką zmorą podczas egzaminu, ale i prawdę mówiąc podczas publicznego występu, na przykład w radiu, są nagłe luki w pamięci. Ja do dziś przypominam sobie ze wstydem, jak wymieniałem z pamięci, a wyjątkowo, ja na ogół mam, panie to widzą, mnóstwo kartek wokół siebie, czasem szeleści to nawet, ale akurat wydawało mi się, że jak będę wymieniał nazwiska takiego znanego tria, no dla mojego pokolenia oczywistego, to nie muszę przecież mieć zanotowane, że był Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i jak miał na imię Zbigniew Łapiński, to nagle luka, dziura. Pusta kartka. Nie, na szczęście to nie był sam koniec audycji, więc ja po paru minutach mogłem powiedzieć, że już sobie przypomniałem, ale i tak brzmiało to idiotycznie. Na to zdaje się metody nie ma, tak? Bo to aktorzy czasami mają te luki w pamięci, te znane historie, kiedy dziura tylko sufler ratuje. Te dziury w pamięci, niektórzy mówią czarna dziura, biała rozpacz, tak? Czyli jestem dobrze przygotowany, ale nagle okazuje się, że niektórzy mówią też, mam to na końcu języka. Czyli wiem, że wiem, ale nie mogę sobie tego przypomnieć.
To też mogą być różne powody. Bardzo często powodem takich dziur jest stres. Czyli chcę coś powiedzieć, ale z jakiegoś powodu chcę dobrze wypaść. Zestresowałam się, może być właśnie natłok jakichś informacji. I wtedy rzeczywiście do głosu dochodzą tak zwane neuroprzekaźniki stresu. Między innymi adrenalina, która w pierwszej fazie jest taka pobudzająca, czyli mobilizuje nas do działania, ale jeśli stres trwa długo, to do głosu może dojść kortyzol. I on jest bardzo niebezpieczny, dlatego że niszczy komórki nerwowe, szczególnie komórki w hipokampie. A jak wiemy, hipokamp odpowiada za pamięć długotrwałą, za pamięć długoterminową. Prawdopodobnie, gdyby pan zastosował jakąś technikę pamięciową, najprostszą jaka może być, czyli technikę kojarzeniową, to wtedy takiej sytuacji by pan nie miał, bo czasem jest tak, że stres napędza stres, czyli zapomniałam jakąś informację, zaczynam się denerwować, bo przecież wiem, że wiem, a nie mogę sobie tego przypomnieć. No i wtedy machina się rozkręca, więc tak może być. Co do zapominania rozmaitych informacji, także zapominania tego, to, bo może od innego końca zacznę. Bardzo często wydaje mi się, że też jest tak, że kiedy właśnie za dużo informacji w życiu, to niestety ponawiane przeze mnie doświadczenie co parę miesięcy, że zaczynam mieć już tyle rzeczy do zapamiętania i do równoległego kontrolowania wielu spraw, że w pewnej chwili odkrywam całą mieszaniną uczuć, żadne nie jest przyjemne, że zapomniałem o czymś, że w ogóle nie zapamiętałem jakiejś bardzo ważnej informacji, także bardzo ważnej z punktu widzenia takiej mojej wewnętrznej aksjologii. Zaślizgnęła. Tak? To po prostu w ogóle nie wgrała się w żadnym momencie. Po prostu nie było. Nic. No i tu rozumiem, że rada jest tylko taka, żeby co? Nie żyć w pośpiechu, tak? To trochę nie do końca jest tak, że możemy do końca nie żyć w pośpiechu, bo chyba żadne z nas tu siedzących, myślę, że większość nas słuchających, nie ma takiej możliwości, żeby żyć cały czas w jakimś bardzo dużym spowolnieniu i tak bardzo ekologicznie, relaksie, spokojnie i żeby zawsze się wysypiać i żeby zawsze weekendy były odpoczynkiem. I żeby regularnie jadać i tak dalej, i tak dalej. Czy tak naprawdę na co dzień bardzo często zaprzeczamy zdrowemu rozsądkowi, ale okej, przyjmujemy do wiadomości, że tak jest. Ale każdy z nas ma pewien moment krytyczny, który nie jest jednoznaczny i taki sam u innych ludzi. Mamy różną zdolność reagowania, mamy różną reaktywność na stres i to jest cecha indywidualna. Natomiast mamy, każdy z nas, pan ma, Jagoda ma, ja mam. Jeżeli ją przekroczymy, tę granicę, to zaczynamy rzeczywiście nie wytrzymywać napięcia. I to jest taki, tak naprawdę taki zdrowy moment, w którym nasze ciało, my cali mówimy dosyć. Jak zatrzymuje się, nic więcej nie przyjmuje. Za chwileczkę się będę nadawać nie na urlop, tylko do sanatorium. Nie jestem w stanie też żyć bez stresu, ale dalej w tym stresie też nie potrafię żyć, bo to już jest czasami pracoholizm. I jest to taki moment zwrotny, w którym czasami ludzie trafiają do szpitala, czasami na terapię, a czasami w końcu stwierdzają, że jadą na wakacje. I chociaż na początku nie potrafią się wyciszyć i tak się gdzieś spowolnić w tym rytmie, to podejmują jakąś decyzję o tym, że tak jak do tej pory już nie chcą. I jest w tym taki instynkt samozachowawczy. Ale rozumiem, że mogą panie potwierdzić, że wtedy w tym momencie, bo ja rozumiem, że to ostatecznie jest sygnał zwrotny do mnie, który powinienem umieć odczytać, ale mam nadzieję, że to, która informacja została niezapamiętana, to jest przypadkowe zupełnie. To może być przypadek. Natomiast to związane jest też z tym, że kiedy my zapamiętujemy na co dzień wiele różnych informacji, to angażujemy wtedy tak zwaną pamięć krótkoterminową. I pojemność tej pamięci jest ograniczona. Taka podręczna. My wiemy o tym, że to jest, to się mówi 7 plus minus 2 jednostki informacyjne. Co to znaczy? Ja może to wyjaśnię tak na przykładzie. Na przykład kody pocztowe są pięciocyfrowe. 00950. Da się to zapamiętać. Numery telefonów nie przekraczają 9 cyfr. Gdyby na przykład numery telefonów miały 13-15 cyfr, to mielibyśmy z tym kłopot. Dlatego na przykład wiele osób nie pamięta numeru swojego konta bankowego, chociaż to jest przecież bardzo ważny jakiś tam układ tych cyfr dla każdego z nas, prawda? Zobacz, nawet by mi to nie przyszło do głowy, prawda? To związane jest Zapamiętałem, prawda? To związane jest z tym, właśnie, że kiedy
w krótkim czasie jest natłok tych informacji, to ta pamięć krótkoterminowa nie jest w stanie tych informacji wszystkich wchłonąć. Dodatkowo, kiedy pojawia się taki element muszę w krótkim czasie dużo, to mamy też ograniczoną możliwość koncentrowania się. I teraz, jeśli chcemy rzeczywiście coś zapamiętać, to trzeba się na tym skupić. I mogę się skupić tak naprawdę na jednej rzeczy. Kiedy w tym samym czasie są trzy, coś musi umknąć. I wtedy co to jest? Zaintrygowało mnie, zaniepokoiło mnie, że czasami to, że czegoś nie pamiętamy, to tutaj w czasie nagrania muzycznego rozmawialiśmy o tym, to może być też sygnał jakichś poważnych kłopotów. Choroby. To znaczy, to jest także jeden z osiowych objawów takiego przeciążenia, które albo jakiegoś długiego stresu, albo jakiejś traumy, którą przeżyliśmy, która się kończy chorobą. I ona się nazywa depresją. I to nie jest stan pod tytułem weź się w garść, bo to nie jest poziom woli. To jest w tym momencie poziom bardzo poważnej choroby, której jednym z objawów są zaburzenia w pamięci, zaburzenia koncentracji. Pojawiają się jeszcze inne wskaźniki fizjologiczne, ale ponieważ to się nie dzieje z dnia na dzień najczęściej, tylko tak się skrapla i po prostu nam się wydaje, że my mamy złą pamięć, że zapominamy, że nie możemy się skupić i że my tacy jesteśmy. I do tego jest nam jeszcze niefajnie emocjonalnie, jest nam smutno, ale to nie jest chora noga, nic nam nie krwawi, to nie jest zapalenie płuc, to jest nic takiego, co nam pozwala potraktować się jako chory, jako chorego człowieka, siebie samych i pójść do lekarza. Niestety prawdą jest, że my zawsze wyleczymy zapalenie płuc, bo szybko je diagnozujemy i w tym momencie zapalenie płuc współcześnie nie jest chorobą śmiertelną. Natomiast depresja i owszem, dlatego że jeżeli długo bardzo trwa, to może doprowadzić do takiego utrwalenia złego życia i takiego bolesnego życia i takiego poczucia, że po prostu tak już mamy, że my tacy jesteśmy, że nam się kończy cierpliwość na takie cierpienie. Ale to wszystko jest też na tym, raz, że to często jest złe życie, ale też jest ta część fizjologiczna, o której cały czas Jagoda mówi, to jest bardzo istotne, to nie jest poziom woli. Tutaj Jagoda wymieniała hormony, kortyzol, adrenalina, to jest nasze ciało, które reaguje fizycznie, fizjologicznie na stres. I teraz pod wpływem tego stresu ten mózg reaguje takim poczuciem naszym wewnętrznym, że się gdzieś wewnętrznie nam porozłączało wszystko. Tak. I to, co robią też leki antydepresyjne, jeżeli lekarz podejmuje decyzję, że jest to ten etap, to przywracają te właściwe połączenia między komórkami, które zaczynają z sobą współpracować i zaczynamy mieć właściwy mózg do odbierania świata. I możemy też zacząć pracować nad jakością swojego życia po to, żeby usunąć przyczyny, które mogą znowu doprowadzić do życia w stresie. Także takie zatrzymanie się czasami, tak jak pan powiedział, mam już serdecznie dosyć, nic nie przyjmuję i robię to mniej lub bardziej świadomie, po prostu czuję, że nie mam już, znaczy ja czuję, pan nie widzi, prawda? Ktoś powie, że już nie słyszę czego tam, jak mówi słuchowiec? Zewu. Tak. Nie ma już. Nie przemawia to do niego. Nie przemawia to do niego. To jest taka informacja. Potrzebuje się zatrzymać i zatroszczyć o siebie. I to jest okej. To może teraz zaprosimy Państwa zgodnie z obietnicą do kompanii. Numer na szczęście to będzie w obrębie tych plus minus, bo to będzie 2027 trójek. To bardzo prosta informacja. 2027 trójek. Rozmawiamy o pamięci, a tymczasem skończyliśmy z Yesterday's, a teraz będzie Yesterday. W liwie pojedynczej temat Beatlesów tak zagrał w 1967 roku Mieczysław Kosz. W studiu pani Małgorzata Liszy-Kozłowska i pani Jagoda Wąsowska. Rozmawiamy o pamięci. Dzisiaj wyjątkowo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl lub telefon 2027 trójek i zadzwonił do nas pan Krzysztof. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Ja mam takie konkretne pytanie. Troszkę może o sobie najpierw. Jestem chorym w depresję i stan nie jest poważny. Natomiast mam trudności z zapamiętywaniem tego, co czytam. Żeby w ogóle móc zrozumieć, muszę wracać często do tego, co już przeczytałem po kilka razy. I czy to jest zależne od depresji, czy to jest też... Tak. Jeżeli pan zna swoją normę i pan wie, że pan takich sytuacji nie ma,
i zna pan siebie normalnie czytającego i zapamiętującego, to znaczy, że to jest pana norma. Depresja nie jest normą. Depresja jest chorobą i po pewnym czasie, kiedy pan jest leczony, bierze też lekarstwa, być może wskazane byłoby też to, żeby pan ich nie musiał brać za jakiś czas, ale też muszą zniknąć przyczyny do tej depresji. A wszystkie procesy powinny wrócić do pana normy i odzyska pan swój mózg po prostu. Ja myślę, że to, co mogłoby panu pomóc w czytaniu takich tekstów, to po pierwsze, jeśli to jest tylko możliwe, zapisywanie na marginesie jakichś słów kluczy, albo, co ja osobiście często stosuję, rysowanie, czyli proste rysunki, proste piktogramy, dlatego że samo, kiedy pan czyta, to angażuje pan właśnie półkulę lewą. Natomiast kiedy rysujemy, to uaktywniamy tę półkulę twórczą, czyli prawą. I po pierwsze, łatwiej będzie panu wtedy też się skoncentrować, kiedy coś będzie mógł sobie pan zapisać. Niektórzy podkreślają jakieś słowa kluczy. Ja jednak preferuję, żeby jednak na marginesie zapisywać takie hasła albo właśnie rysować. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. To jeszcze dorzucę do tego pytania, bo posypały się. Przypomnę, jerzy.sosnowski@popolskieradio.pl. Pan Rafał pyta, uśmiecham się pana Rafała, przepraszam, ale to w związku z tym, co podczas ostatniego nagrania usłyszałem od pani Małgorzaty Lisy-Kozłowskiej, domyślam się odpowiedzi. Pytanie pierwsze pana Rafała brzmi tak. Czy osoby, u których dominuje prawa półkula, półkula mózgowa, są na straconej pozycji w życiu zawodowym? Nie wiem. Wręcz przeciwnie. Chciałam powiedzieć, że ja chyba mam tylko prawą półkulę po tej audycji. Jestem prawie, że tego pewna. I mam takie poczucie, że jednocześnie nie czuję się na straconej pozycji. W jakich na przykład zawodach może odnaleźć się taka osoba? Jak marzyciel może aktywować swoją lewą półkulę, by odnaleźć się w świecie złożonym z logiki i schematów? A to jest to, co też powiedziała Jagoda, czyli angażować współpracę między lewą a prawą półkulą, ale jednocześnie też szanować swoje możliwości, które są też większe dzięki temu, że mamy bardziej dominującą prawą półkulę. Ja sama zapamiętałam z takich podstawowych mnemotechnik, że prawa to jest poezja, lewa to jest logika i w związku z tym zapamiętałam, które mniej więcej ośrodki się w której z półkul mieszczą. Nie, bo to jest półkula, która jeżeli jest dominująca, jest półkulą twórców, wizjonerów, ludzi, którzy korzystają ze swojej wyobraźni, którzy się posługują także słowem do opisywania czegoś kreatywnego. I to jest półkula, która jest szalenie ważna w tych zawodach, w których trzeba myśleć kreatywnie, w których się pracuje też z metaforą, kiedy się pracuje z nieschematycznym myśleniem. Lewa półkula jest nam szalenie potrzebna także do tego pragmatycznego kawałka życia i to jest coś, co możemy zobaczyć u artystów, że często w tej części oni kuleją i stąd jest potrzebny menadżer albo ktoś, kto się zajmuje tą praktyczną stroną życia, bo się nie imają artystów często. Liczby, schematy myślowe i czytanie umów na przykład skutecznie. Ale jeżeli znamy swoje kompetencje, to co dla mnie jest ważne jako psychoterapeutki, to cieszmy się z tego, a nie żyjmy tylko tym, czego nie mamy. To znaczy możemy traktować to trochę jak protezę, którą sobie usprawniamy tę część, ale mamy jakieś ograniczenie i istotne jest, żeby to nie było coś, co jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak sobie poradzić pomimo tego ograniczenia i skorzystać z tego, co jest u nas silne. Jak na tym pracować, jak na tym też zarobić, w jaki sposób tu się rozwijać, żeby to, co jest u nas mocne, dało nam też korzyść w sensie dosłownym, życiową, ale też taką satysfakcję i przyjemność, bo to nas wyróżnia. Każdy z nas robi coś lepiej niż przeciętnie i dobrze jest, jeżeli to potrafimy rozpoznać. Być może jest to właśnie z tej półkuli, która jest dominująca. Czyli krótko mówiąc, to nie jest tak, że któraś półkula jest lepsza albo gorsza. Obydwie są ważne, natomiast ważne jest to, żeby właśnie doprowadzać do takiego stanu, że mózg pracuje synchronicznie. Czyli nawet jeśli ja mam dominującą półkulę lewą, to jednak ta prawa jest mi potrzebna, bo ona również odpowiada za takie działanie w grupie, w zespole. Związane jest również z odczytywaniem emocji, z odczytywaniem mowy ciała. I nasz słuchacz pyta, w jaki sposób uaktywniać tę prawą i lewą półkulę. To jest tak, że półkula prawa zarządza lewą częścią ciała,
a półkula lewa zarządza prawą częścią ciała. Czyli jeśli będziemy wykonywać fizyczne ćwiczenia prawą i lewą częścią ciała, tak zwane ruchy naprzemienne, no to wtedy rzeczywiście aktywizujemy jedną i drugą półkulę. Kiedy my aktywizujemy, czyli kiedy my wykorzystujemy te ruchy naprzemienne? Właściwie bardzo wiele ćwiczeń fizycznych koncentruje się na tych ruchach naprzemiennych. Jeśli na przykład idziemy biegać, jeśli idziemy na spacer, jeśli pływamy, to są to wszystko czynności, gdzie jest angażowana prawa część ciała i lewa część ciała, a więc wtedy angażujemy prawą i lewą półkulę mózgową. Wtedy, kiedy ten mózg pracuje synchronicznie, tak jak mówiłam, on wchodzi w stan alfa. To powoduje, że napięcie mięśniowe nam odpuszcza, czyli obniżamy poziom stresu, wtedy wyrównują się również neuroprzekaźniki, które funkcjonują właśnie wtedy, kiedy zapamiętujemy różne informacje. To my czasami robimy bardzo spontanicznie. Ilu z nas, prowadząc rozmowę telefoniczną, zaczyna chodzić jednocześnie po pomieszczeniu i dzięki temu aktywizuje się i zaczyna też mieć po pierwsze ruchy naprzemienne, aktywizuje całe swoje ciało, jednocześnie mogąc rozmawiać na poziomie, powiedziałabym, bardziej abstrakcyjnym, być może wyższym niż gdyby siedzieli w jednym miejscu. Pan Rafał miał jeszcze drugie pytanie, ale zadzwonił do nas tymczasem pan Maciej. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z przyjemnością przysłuchałem się rozmowie. A niestety, czy nawet nie pamiętam, imienia pierwszej z pań, która opowiadała o tym, jak to niektórzy artyści mają problem z czytaniem umów. Sam tego doświadczyłem, pracowałem w takiej dużej korporacji i odrywałem strasznie, bo faktycznie nie wiem, to, ale okazuje się, że nawet ktoś z przeszłością księgowego może zostać web designerem. I to w moim przypadku sprawdziło, nawet z powodzeniem. Ale do rzeczy. Notujemy takie pytanie, które tutaj też nie pamiętam, ile to już lat było temu. Za niedługo będę obchodził 30 urodziny, ale to było tutaj w podstawowej szkole. Miałem takiego przyjaciela, który wszystko pamiętał. Bardzo dobry był w te wszystkie zabawy typu pamiętanie na biologii, te wszystkie nazwy, które mi oczywiście wypadały z głowy. No ja zawsze zapominałem, że nie byłem pewien, czy zamknąłem drzwi, czy coś wziąłem z domu, czy wziąłem ten pisak na plastykę, czy coś. I no niestety kolega pewnego dnia miał taki wypadek, że chyba podtruł się pękiem węgla i no szczęśliwie odratowany, wrócił do szkoły i teraz on znowu nie pamięta, czy zamknął drzwi, czy wszystko wziął, czy peteczek spakowany i tak dalej. No i teraz taka prosta refleksja, czy to był oryginalnie zepsuty, czy po prostu, nie wiem, to... No sam nie jestem w stanie wytłumaczyć sobie, na jakiej zasadzie nagle taka czysta obserwacja. Te nasze mózgi zaczęły pracować podobnie, a to dlatego, że kolega w jakiś sposób go tam musiał zniszczyć. Dziękuję panu za to pytanie i słucham, czy jeżeli ten kolega, który był sprawniejszy pamięciowo, podtruł się i teraz zaczął być tak samo, zaczął mózg pracować tak samo jak naszego słuchacza, to znaczy, że nasz słuchacz był, że tak powiem, podtruty z urodzenia. Nasz słuchacz o dwóch ważnych rzeczach powiedział, mianowicie o tym, że jako dziecko miał trochę problemów z zapamiętywaniem. I to może być związane z tym, że naukowcy mówią tak, do 5 roku życia właściwie 80% struktur takich neuroidalnych jest już zakończona, ale jeśli chodzi o taką bazę dotyczącą uczenia się, to już w 5 roku życia 90% tych struktur jest zakończona. Czyli chodzi o to, że jeśli dziecko miało taką dużą stymulację, to wtedy rzeczywiście tych połączeń neuroidalnych jest bardzo dużo. Mogło być właśnie tak, że ten kolega naszego słuchacza przebywał w takim środowisku, gdzie było dużo różnych bodźców. Czyli na przykład nie ograniczano tego dziecka tylko do tego, żeby się samo bawiło, ale na przykład słynne czytanie, tak? Rzeczywiście to jest prosta czynność, którą każdy rodzic może zrobić, każdy opiekun dziecka, a rozwija bardzo wiele obszarów w naszym mózgu. I druga sprawa właśnie tego podtrucia. Rzeczywiście może być tak, że niektóre czynniki mogą spowodować utratę neuronów, czyli komórek nerwowych. I na przykład takie doświadczenie, które miał kolega naszego słuchacza, z pewnością odbiło się negatywnie na funkcjonowaniu mózgu. Ja odniosłem wrażenie, że nasz słuchacz się martwi trochę, że on był podtruty. On ma ten mózg jakiś nie ten.
Dengi. To może być też związane z tym, że niektórych neuroprzekaźników, czyli tych substancji chemicznych, może być za mało. I tutaj niestety kłania się nasza dieta. Jeśli jest zbyt uboga, to może się okazać, że niektórych tych substancji chemicznych mamy za mało. Tak jest na przykład z żelazem, które zwykle boimy się, że jeśli jest go za mało, to można dotknąć anemia. Ale żelazo odgrywa bardzo ważną rolę właśnie w zapamiętywaniu. Powoduje, że łatwiej się koncentrujemy, te ślady pamięciowe powstają. Również jeśli na przykład brakuje nam kwasów nienasyconych, tłuszczowych kwasów nienasyconych, czyli omega-3 i omega-6, szalenie ważne, dlatego że one są budulcem mieliny. A mielina ochrania właśnie włókna aksonów. Po aksonach przesyłane są wszystkie informacje. I jeśli na przykład jest tak, że nie dbam o to, co jem, a dodatkowo żyję w stresie, to może być tak, że te aksony są słabo zmielinizowane. I niestety organizm sam z siebie tej mieliny nie jest w stanie odbudować. To jest tak, jak tutaj mamy różne kabelki, przez nie przepływa prąd. Gdybyśmy jednak przecięli te kabelki, prąd nie popłynie. Tak samo jest w naszym mózgu. Czyli jeśli tej mieliny brakuje, no to niestety, ale możemy mieć problemy z zapamiętywaniem. Ale ja domyślam się, że to jest także kwestia po prostu koncentracji, ponieważ akurat jak słuchacz powiedział o tym, że nigdy nie był pewien, czy tam wziął klucz, coś takiego, to ja muszę powiedzieć, że jak wychodzę z domu, to nigdy nie jestem pewien, czy ja w końcu wyłączyłem urządzenie elektryczne, czy nie, ale w pewnej chwili, że tak powiem, zdiagnozowałem się, że prawdopodobnie dlatego, że ja wychodząc już myślę o tym, co będę robił za chwilę i nie rejestruję tego. Tak, czyli z jednej strony może to być kwestia koncentracji, ale z drugiej strony rzeczywiście może być tak, że niektórych właśnie substancji chemicznych, które biorą udział w procesie zapamiętywania, jest za dużo albo za mało. Na przykład sód i potas. One dostarczają nam energii. Jeśli jest tak, że odżywiamy się byle jakim jedzeniem, które jest ubogie w warzywa i w owoce, a wiemy, że one dostarczają nam właśnie sodu i potasu, to może być tak, że będziemy czuć takie zmęczenie i niestety również będzie nam trudno zapamiętywać nowe informacje. Przed audycją mówiły panie, że idealna długość rozmowy to jest 7 minut. My już rozmawiamy 13 prawie. To teraz piosenka wciąż a propos Frank Sinatra. Nagrał w 1945 roku taką piosenkę pod tytułem Te głupstwa mi ciebie przypominają. To jak znalazł? Przypomnę, że w studiu pani Małgorzata Lisy-Kozłowska, psychoterapeutka, i pani Jagoda Wąsowska, szkoleniowiec mnemotechnik. Rozmawiamy o pamięci. Telefon 2027 trójek, adres wyjątkowo dziś dobranocy jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Jeszcze uzupełnienie do tej rozmowy na temat tego roztrzepania bądź kiepskiej pamięci krótkotrwałej, że tam nie jesteśmy pewni, czyśmy wzięli. Tak, bo ja musiałam trochę stanąć w obronie tych ludzi, z którymi ja z kolei pracuję, którzy z całą pewnością mogą korzystać z wielu mnemotechnik, mogą mieć prawidłowe poziomy kortyzolu i rzeczywiście gdzieś tutaj są w normach. Natomiast wychodząc z domu mają poczucie absolutnej pewności, prawie mają zdjęcie w głowie wyjętej wtyczki i włożonego żelazka do zlewozmywaka, który jest na tyle daleko, że na pewno musiał być wyjęty z kontaktu, musiała być wyjęta wtyczka. A jednak im dalej są od domu, tym zaczynają ich opadać wątpliwości. I to nie są wątpliwości w tym momencie związane z brakiem koncentracji, z zaburzeniami pamięci, z hormonami itd., czyli tymi wszystkimi wskaźnikami i zakłóceniami, o których rozmawialiśmy, ale pojawia się taki element, powiedziałabym, takie echo z przeszłości. Czy ja mogę sobie ufać? Czy ja mam rację? Czy ja mogę ufać swojej pamięci? Czy ja to na pewno zrobiłem? Bo często nasze zdanie jako dzieci było podważane. Na pewno się mylisz, a co ty tam mówisz? Co ty tam wiesz? Tyle, ile zjesz i tak dalej. I nie tyle nawet, co tracimy, co nie nabywamy zaufania do tego, co my pamiętamy, co my sądzimy, co my widzimy. Często wydaje ci się, słyszymy w dzieciństwie. Na pewno się mylisz. I zaczynamy w ten sposób odnosić się do własnych doświadczeń. Zaczynamy mieć wątpliwości, bo przecież tak zostaliśmy wychowani, że mamy mieć wątpliwości co do naszych odczuć, ale często realnych doświadczeń. Bo zdarzyło nam się coś złego, a mama lub powiedziała, na pewno było inaczej. I jeżeli to doświadczenie się powtarzało, bo to nie była jednostkowa sytuacja, tylko rzeczywiście żyliśmy w takim stosunku do nas, to ten stosunek zaczyna być naszą samooceną. Czy my możemy sobie ufać? A samoocena nasza jako ludzi dorosłych, a przedtem dzieci, najpierw jest tworzona z cudzych ocen. I ona rzeczywiście może być takim
takim źródłem wątpliwości, czy ja jestem przy zdrowych zmysłach, że ja to pamiętam. Na pewno się mylę, albo być może się mylę, ale już się pojawia dzień wątpliwości. W korzystaniu z pamięci, jak rozumiem, jest bardzo ważna też samoocena, tak, i zaufanie do siebie. Ja bym chciał tak, wiem, że wprowadzając może trochę lekki ton, bo pani powiedziała bardzo poważnie, ale chciałem się zwierzyć ewentualnie przygotowującym się do egzaminów. Nie wiem, czy państwa w tym momencie troszkę nie zdemoralizuje, ale tylko odrobinkę. Mianowicie ja kiedyś, pracując na uczelni, egzaminowałem wstępnie na pewnym wydziale z literatury polskiej i pamiętam, że w pewnej chwili bardzo ważne dzieło w literaturze polskiej, zadałem pytanie wredne, bo dotyczące daty powstania. Nie pamiętam już, co mnie do tego sprowokowało. Nie powinno się takich pytań, prawdę mówiąc, zadawać na egzaminie wstępnym, ale zrobiłem to, byłem bardzo ale młody. Pan buduje napięcie, panie Jerzy, teraz. I teraz kandydatka odpowiedziała mi z mety, z absolutnym takim głosem osoby, która absolutnie wie, podała datę, która... Wydaje mi, ja potem tego już nie sprawdzałem, wydawała mi się błędna, ale powiedziała to z takim przekonaniem, że ja sobie pomyślałem, chyba o kurczę, może ja źle pamiętam. A potem sobie uświadomiłem, jaki był mechanizm i uświadomiłem sobie, że ta osoba na pewno się nadaje na studia. Znaczy ona sobie poradzi. Tak. Mimo, że... Bitwa pod Grubaldem 1413. Tak, to był tego typu właśnie. Także generalnie rzecz biorąc, ta pewność siebie i zaufanie do siebie to jest rzecz, na którą należy pracować. Ale zrobił pan dokładnie coś, co wprowadza ludzi w taki stan oczekiwania i potem większego zapamiętania, bo już użył pan słowa demoralizacja, to na ogół powoduje wzmożenie to może ciekawości. Dorzućmy, że jednak 1410 to bitwa pod Grubaldem, żeby to się nie... A jest pan tego pewien? Ale rzeczywiście ważne jest, żeby po pierwsze to poczucie własnej wartości rzeczywiście, ale też żeby mieć takie zaufanie do swojej pamięci. Bo ja bardzo często słyszę takie zdania, o ja mam kiepską pamięć, albo mam dobrą, ale krótką. Czyli zobaczmy, właśnie jak te smoki, tak? Czyli jeśli ja mam takie przekonanie, że ja mam krótką pamięć albo mam słabą pamięć, to ja mam już, nie mam też motywacji, żeby się jednak wysilić, bo przecież wiadomo, że i tak tego nie zapamiętam, tak? Bo ja taki jestem. Czyli takie nastawienie mentalne tutaj jest bardzo ważne, tak? To trochę jest tak, jak idę do lekarza, to ja zawsze mówię, że ja jestem zdrowa, tylko dzisiaj potrzebuję tam wsparcia, tak? Czyli mówię, że ja mam bardzo dobrą pamięć. Jeśli coś zapomniałam, to ja jestem święcie przekonana, że ja sobie to przypomnę, dlatego że ja wiem, że ja się tego uczyłam. Tak? Czyli że być może w tej chwili są okoliczności takie, że nie mogę sobie przypomnieć, ta czarna dziura jest, ale ja wiem, że ja to wiem. Zadzwoniła do nas pani Ola. Halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, sprawy. Trochę się zestresowałam tym czekaniem, ale może dam radę. Dziękuję bardzo za audycję. Szkoda, że tak późno w nocy. Prawda. Chyba po prostu zdradzę moje, to też mam dla was teraz, dla trójki. Będę trójkę teraz słuchać. Koniecznie. Tak? Nie, ja potwierdziłem, że należy słuchać trójki. Dobry wybór. To dobry wybór, ale słuchamy dalej. Chciałam zadać takie pytanie, czy... Właśnie nie pamiętam, która z pani mówiła o wychodzeniu lekami antydepresyjnymi z tych właśnie zaników koncentracji uwagi i z tego wiecznego stresu, czy w jakiś inny, nielekowy sposób można z tego jakoś pomału zacząć sobie po prostu radzić, wychodzić z tego? Oczywiście, bo leki antydepresyjne są wprowadzane wtedy, kiedy to zakłócenie jest naprawdę na tyle duże, albo musimy żyć nadal w tak stresujących okolicznościach, albo dlatego, że na przykład mamy małe dzieci i nie możemy sobie pozwolić na takie pójście ze swoimi emocjami i takim trochę się rozłożeniu. Natomiast generalnie, jeżeli to nie jest depresja, która jest spowodowana jakimś stresem pourazowym, rzeczywiście tutaj jest jasny powód, dla którego teraz jest nam bardzo źle, to na ogół to jest to, co powiedziałam, że ta depresja jest źródłem tej depresji, tego stanu zakłócenia także fizjologii naszego ciała i także pracy naszego mózgu i wynika z tego, w jaki sposób żyjemy. W związku z tym, jeżeli nadal będziemy, ja sobie to tak wyobrażam, że jeżeli jest nam źle, to nawet jeżeli będziemy brać tabletki, ale będziemy stać na mrozie, to te tabletki być może opóźnią rozwój choroby. Natomiast z całą pewnością ta choroba i tak się pojawi, znaczy nie wyzdrowiejemy.
Zapalenia płuc nawet najlepiej dobranymi lekami, antybiotykami nie wyleczymy, żyjąc cały czas w okolicznościach, które tę chorobę utrzymują. I tak samo jest z depresją, że jeżeli będzie pani żyła nadal w takim życiu, które z jakiegoś powodu pani nie odpowiada, boli, uwiera, ogranicza, ma pani, nie ma poczucia po prostu takiego szczęścia w codzienności, jakkolwiek to brzmi górnolotnie, to dokładnie tak to bym nazwała mimo wszystko. To będzie pani brała te tabletki i one będą nie do skończenia, bo życie pani ma nie takie, jakby pani potrzebowała do spokoju, do jakiejś harmonii. I to przywracanie dobrego życia jest tak naprawdę najistotniejsze i wtedy rzeczywiście można się obyć bez farmakoterapii. Bardzo pani dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Pojawiła się kwestia, ta już nieco wcześniej, tak mimochodem, ale pani Hania się podpisała, dopytuje się mailowo, powiada bowiem, że zarówno u siebie, jak i u moich rodziców i rodzeństwa obserwuje niestety nie najmocniejszą pamięć, a pani Hania ma dwójkę dzieci, jedno 6 lat, drugie 2,5. Mhm. Jak należy wychowywać, w jaki sposób można najskuteczniej stymulować rozwój pamięci u małych dzieci? Dzieci, które mają problemy z uczeniem się, naukowcy zauważyli, że to są często takie dzieci, które na przykład nie przeszły w dzieciństwie przez etap raczkowania. Wspominaliśmy już o tej synchronizacji półkul mózgowych, czyli trzeba by zobaczyć. Czasem jest tak, że rzeczywiście dziecko nie raczkuje albo słabo raczkuje, bo na przykład jest silne, kiedy się spionizowało, widzi dużo więcej i wtedy warto dostarczyć dziecku właśnie takich bodźców, żeby jednak uaktywnić to raczkowanie. Dzieci często intuicyjnie takie zabawy sobie wymyślają, na przykład bawiąc się w pieska. Rodzice nie zawsze im na to pozwalają, bo na przykład założyli nowe rajstopy albo nowe spodenki i nie chcą, żeby te spodenki były zniszczone. Muzyka. Rzeczywiście muzyka jest takim bodźcem, który niezwykle uaktywnia zapamiętywanie i jakby przeciera szlaki właśnie te neuroidalne. No generalnie dużo zabaw takich na ruchu. Chodzi o to, na powietrzu. Chodzi o to, żeby było dużo ruchu. Dlatego, że często... Może inaczej, mózg, który waży u osoby dorosłej 1,5 kg, może zużyć nawet 30% tlenu. Nie ma drugiego takiego narządu, który zużywa tak dużo tlenu. W związku z tym to, co rzeczywiście może uaktywnić pracę właśnie naszych pociech, to po prostu spacery, basen, no i odżywianie. Przyjrzeć się jednak, co dzieci jedzą, dlatego że wiele dzieci je bardzo dużo słodyczy, a słodycze napędzają adrenalinę. Adrenalina niestety nie sprzyja zapamiętywaniu. I rozumiem, że głośne czytanie, bo o tym była mowa wcześniej, tak? Że tak, dlatego, że to jest też uczenie dziecka takiej aktywności słuchowej, takiego wyobrażania sobie również, czego nie ma wtedy, kiedy oglądają telewizję, czy oglądają nawet tylko obrazki, ale kiedy czytamy dziecku, to dziecko to, co my mu czytamy, musi sobie wyobrazić, ale też musi się skoncentrować na czymś, co jest coraz trudniej dostępne w naszym współczesnym świecie, czyli takiego przekazu, który nie jest wzmocniony innymi jeszcze dodatkami właśnie ruchu, obrazu, zapachu. Tutaj jest tylko i wyłącznie dźwięk, czyli przygotowujemy dziecko do tego, co potem jest w szkole. Bo niestety czy stety, ale w dalszym ciągu przekaz szkolny nauczycieli najczęściej się opiera niestety tylko i wyłącznie na przekazie ustnym. Jeżeli dziecko nie ma żadnego doświadczenia słuchania bez tych wszystkich innych wspieraczy typu telewizja, dźwięk, obraz, to ono sobie nie radzi z takim źródłem informacji. A poza tym, kiedy czytamy, to się pojawiają też emocje. Wszystko, co jest, jeżeli czytamy jeszcze emocjonalnie, powoduje, że dziecko będzie to trwale zapamiętywało. Już nie wspominam o relacji z rodzicem, ale to już jest dodatkowa kwestia, dla której dziecko się angażuje. I też ważne, żeby nie mówić, że na przykład to jest trudne. Matematyka jest trudna, fizyka jest trudna, czytanie jest trudne. Wręcz przeciwnie, żeby uczyć, ale poprzez zabawę, bo wtedy się wytwarzają emocje, pozytywne emocje, a wiadomo, że właśnie te pozytywne emocje no, uaktywniają zapamiętywanie. 22 i 7 trójek, adres internetowy wyjątkowo dzisiaj jerzy.sosnowski@polskieradio.pl lub telefon 22 i 7 trójek i zadzwonił do nas pan Tomasz. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy.
Ja do nic takiej sprawy, bo troszeczkę za późno się włączyłem do audycji, ale tak słuchając właśnie, połączając na trójkę, usłyszałem właśnie, że jest mowa o pamięci. Ja mam taki problem tego typu, ponieważ często chodzę do sklepu, proszę Państwa, jest taka sprawa, że wchodzę do sklepu, mam coś kupić i nagle taka luka w pamięci. I mam to pytanie, mam takie zapytanie, dwie sprawy, ponieważ jestem no niestety tą nerwową, no dużo przeżyłem jako młody człowiek, no tak to bywa w życiu. Czy to może być też na tle nerwowym, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, ponieważ mam stwierdzoną niedoczynność w tarczycy, czy to też może być jakiś skutek, że ta pamięć troszeczkę jakby pada, no jakby się tak zaznaczało zero czasem. Dziękuję panu za to pytanie. Słuchamy, czy pani Nata. Tak, rzeczywiście to może być przyczyna tego, że potrzebujemy więcej czasu, żeby jakąś informację zapamiętać, ale to, co ja mogę panu Tomaszowi poradzić, to właśnie w takim przypadku skorzystać z technik pamięciowych. Jest taka świetna technika pamięciowa, która nazywa się zakładki osobiste. Ona jest bardzo prosta. Zawsze ją mamy przy sobie, dlatego że takimi miejscami na które będą nam służyły do tego, żeby zapamiętywać zakupy, jest nasze ciało. Czyli na przykład jeśli mam kupić banany, moją pierwszą zakładką są stopy. To muszę użyć tego wzoru na pamięć, o którym mówiliśmy wcześniej i wyobrażam sobie, że robię z bananów jakąś maseczkę na moje obolałe stopy. Jeśli jest tak, że kolejnym elementem jest, nie wiem, wędlina, a kolejną zakładką na moim ciele jest na przykład w kolejności pięta, to wyobrażam sobie, że pięty okładam jakąś tam szynką i tak dalej, i tak dalej. Oj, świetnie, kiedy pan się roześmiał, to tak to właśnie ma działać. Ważne jest jednak, żeby nie łączyć tego jakby logicznie, czyli na przykład jeśli mam kupić szynkę, to z pośladkami. Nie. Czyli chodzi o to, że ja mam na przykład takich na co dzień, takich zakładek 20, a nawet trochę więcej, bo na co dzień mi to absolutnie wystarcza i uczę również tego mojego syna, czyli jak on idzie do sklepu, ja mu nigdy nie daję żadnej kartki, tylko ma to zapamiętać właśnie stosując te techniki pamięciowe. Czyli na przykład, gdyby miał kupić twarożek, to kolejną zakładką mogą być na przykład łydki, więc wyobrażam sobie, że tym twarożkiem smaruję łydki, czyli po pierwsze muszę sobie wyobrazić tę informację, czyli pierwszy element tego wzoru na pamięć to jest obraz, potem ja się w to angażuję, czyli są emocje i jest ruch działanie. A to są trzy elementy, które powodują, że zapamiętujemy. Bardzo prosta technika. To jest taka technika, którą wykorzystują również często mówcy, ponieważ ona nazywa się też metodą miejsca, metodą locji. To jest technika wymyślona przez starożytnych Rzymian. Czasem czytamy, że senatorowie rzymscy przez wiele godzin wygłaszali jakieś mowy. Dlaczego? Nie dlatego, że niekoniecznie dlatego, że mieli genialną pamięć, ale właśnie dlatego, że stosowali techniki pamięciowe. Ja tego chciałam powiedzieć, że zobaczyłam białe kozaki z obcasem z wędlin, takich krążków i ze skórek bananów. Właśnie, czyli zobaczmy, wyobraźnia. Buty są obrzydliwe. Tak, Większość się wtedy uśmiecha. Tak? Czyli właśnie chodzi o to, żeby tutaj też było to poczucie humoru, ta absurdalność, tak. Czyli żeby to nie było nigdy logiczne. Nigdy bym ich nie ubrała, to prawda. Poniekąd mail sprzed już dłuższego czasu, ale teraz bardzo nam się przydaje. Pani Ola pisze i pierwsze właściwie pytanie to jest jej pierwsze zdanie, że niedawno czytałam, że mała czarna pita regularnie wydłuża pamięć. Chciałem jako miłośnik kawy zapytać, czy to prawda? Co prawda ja piję z mlekiem, nie wiem, czy to jest to samo. Po drugie, następnie dalej pisze pani Ola, ja się o swoją pamięć boję, ponieważ kawy nie pijam, a wiele rzeczy wolę po prostu zanotować, bo są na tyle ważne, że zapomnienie zaburzyłoby cały plan dnia. A ja ze swej strony dodam, że do sklepu zawsze idę z kartką, nie dlatego, że nie jestem w stanie zapamiętać 5 rzeczy na krzyż, a nawet 10, tylko dlatego, że po prostu mam tyle rzeczy do zapamiętania, że po prostu nie, zawsze tłumaczę się wychodząc, że mam to na kartce, wiem, być może to głupio wygląda, wszystko mi jedno, co ludzie w sklepie o mnie pomyślą. Świetnie. Chcę mieć po prostu, nie chcę obciążać sobie pamięci takim drobiazgiem, jak że mam kupić ogórki, a nie pomidory. W tym momencie ta notatka jest rodzajem właśnie takiej techniki pamięciowej, czyli mam notatkę, która umożliwia mi przypomnienie sobie tego, co mam kupić. Wracając jednak do kawy, rzeczywiście kawa zawiera kofeinę, a kofeina pobudza. Z drugiej jednak strony... Jeśli chcemy rzeczywiście zadbać o swój mózg, który tutaj no, ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o pamięć, to jednak ja bym kawy nie nadużywała. Dlatego, że kawa i herbata po pierwsze
To są takie substancje, które mają działanie moczopędne i niestety tracimy wiele różnych składników, które są ważne dla pamiętania, chociażby nawet magnez. To, co bardzo wzmacnia działanie naszego mózgu, to jest jednak woda. Mózg w 90% zbudowany jest z wody. Dlatego też każdy dietetyk nam mówi, przynajmniej 1,5 litra czystej wody, czystej, nie w postaci kawy, nie w postaci herbaty, trzeba wypić w ciągu dnia po to, żeby nawilżyć te wszystkie zwoje, czyli te wszystkie synapsy, dendryty i tak dalej. I teraz, kiedy mózg ma odpowiedni poziom elektrolitów, to też jest odpowiednie napięcie między błonami. Mhm. To jest troszkę tak, jak na przykład mamy piłkę, z której uszło powietrze. Możemy z całej siły kopnąć tę piłkę, ale ona daleko nie poleci. Natomiast jeśli ta piłka jest napompowana, użyjemy tej samej siły, ona znacznie dalej poleci. Tak samo jest właśnie z naszym mózgiem, czyli kiedy on jest nieodpowiednio nawilżony, to może być tak, że po pierwsze jakby hemoglobina, która jest nośnikiem tlenu, może być jej za mało. Czasem na przykład jest tak, że wyspaliśmy się, spaliśmy 7-8 godzin, a ziewamy. Dlaczego? Mózg prowokuje, żebyśmy nabrali więcej powietrza właśnie po to, żeby go dotlenić. I tutaj woda ma bardzo duże znaczenie, dlatego że jeśli mózg jest odpowiednio nawilżony, czyli to powoduje, że hemoglobina jest przesyłana nawet do 1000 razy szybciej niż wtedy, kiedy mózg ma takie niedobory wody. Więc mała czarna nie zaszkodzi, ale jednak ja bym dbała o to, żeby nawilżać te zwoje. A małą czarną można połączyć z orzechami i w tym momencie wyrównuje pan sobie poziom magnezu. A, na wszystko jest sposób. No dobrze, słowo amarkord znaczy podobno w dialekcie z okolicy Rimini, przypominam sobie. Rozmawiamy dzisiaj o pamięci. Małgorzata Liszczyk-Kozłowska, Jagoda Gąsowska, Wąsowska. Właśnie przed chwilą mówiliśmy o tym, jak zapamiętywać nazwiska. Jagoda Wąsowska, ale to literówka tak zwana była. Tak. Pan Andrzej do nas zadzwonił, halo? Dobry wieczór, Andrzej z Warszawy. Słówko chciałbym na temat podświadomości i zapamiętania podświadomego, ale wcześniej pozwoliłbym sobie poradzić coś temu panu, który ma problem z zakupami. Ja ten problem rozwiązałem w sposób bardzo prosty i łatwy, jak dotychczas skuteczny. Nieco inną metodą niż okładanie serkiem łydeczek i szyneczką pięt. Mianowicie wychodząc z założenia, że mózg pamięta bardzo dobrze to, co mam kupić, tylko w momencie, gdy wchodzę do sklepu, to następuje awaria wyszukiwarki. I ona widza nie może znaleźć tych mózgu, tych informacji, które są tam zapisane. W związku z czym pamiętam liczbę rzeczy, którą mam kupić. Jeżeli mam kupić 14 rzeczy, to pamiętam, że tylko 14. Wtedy zmuszam do pracy wyszukiwarkę, aby wyszukały mi te 14 rzeczy, które zapamiętałem w domu. Efekt tego jak na dzisiaj jest taki, że właściwie już nie muszę nawet pamiętać tej liczby. Po roku takiego postępowania wyszukiwarka uodporniła się na stres okolicznościowy, typu na przykład zgiełk w sklepie, krzycząca pani, szczekający piesek, jakiś nie do końca trzeźwy pan, który mnie zaczepia i tak dalej, prawda? To jest dobre ćwiczenie, dlatego że wydaje mi się, że stosowanie metod, które podała tu miła pani na temat w postaci skojarzeń, odnośnie tych matryc pamięciowych, leczy tylko skutek, a nie leczy przyczyny. Okazuje się, że wyszukiwarka da się naprawić, da się ją poprawić, ale trzeba ją cały czas trenować. Mhm. Ona musi pracować, trzeba ją zmuszać do pracy, koncentrować się nawet na siłę i to naprawdę, proszę mi wierzyć, pomaga. Zgadzam się. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Zapamiętywanie podświadome. Posłużę się tutaj analogią. Na przykład nauka jazdy samochodem, albo jeszcze lepiej nauka jazdy na rowerze. Przecież nikt, kto już posiadł sztukę prowadzenia pojazdu jednośladowego typu rower, jak już jedzie, to nie myśli o tym, co tu zrobić, żeby się nie wywrócić. To się dzieje tak, że w trakcie nauki wielokrotnie powtarzane pewne odruchy wchodzą niejako w podświadomość. I my, jadąc już na rowerze, nie myśląc o tym, że to robimy, właśnie te odruchy, te ruchy wykonujemy. Jeżeli błędnik nam sygnalizuje przechył w lewo, wykonujemy minimalny przechył kierownicą również w lewo i ewentualnie kontrolujemy ciałem. Dlatego jedziemy, nie myśląc już o tym, jak jedziemy.
W związku z czym do pana redaktora Jerzego, jeżeli panie redaktorze nie pamięta pan, czy pan zamknął gaz albo zamknął drzwi na klucz, to może być pan pewny, że pan to zrobił. Dlatego, że rutynowo powtarzane czynności wchodzą w podświadomość. Podświadomość panu przypomniała, żeby to zrobić i to najczęściej już przez świadomość nie jest rejestrowane. Bardzo nasza podświadomość, o ile wiem, uczy się tylko i wyłącznie metodą ciągłych powtórzeń. Bardzo dziękuję panu za tę pociechę. Tutaj co prawda mam wrażenie, że właśnie myśmy na początku mówili o tym, że, że terminem pamięć obsługujemy całą masę zjawisk i zdaje się uczenie się czynności to jest co innego niż uczenie się, niż na przykład zapamiętywanie faktów. Nie sprawdzałem tego i nikogo nie zachęcam, ale ja słyszałem wręcz, że najprostszą metodą, żeby się wywrócić, jak się już umie jeździć na rowerze, to zacząć zastanawiać się, którą nogą nacisnąć pedał. Sama tego doświadczyłam. Niestety brzemiennie dla siebie w skutki, dlatego, że w samochodzie pomyślałam sobie o rany, a stałam na światłach. Ale to który pedał mam nacisnąć, żeby ruszyć? Sprzęgło to jest które? I słuchajcie, tak się zawiesiłam, tak zgubiłam ten odruch, że rzeczywiście nie mogłam uruchomić samochodu. Byłam absolutnie... Zaczęłam się tu i teraz koncentrować, zamiast pójść z odruchu, tak trochę już z rdzenia. I rzeczywiście straciłam płynność działania. Tak. Wrócę jeszcze na chwilkę do tego, co powiedział pan Andrzej, bo Harry Lorraine, taki słynny mnemonista, powiedział, że nie ma czegoś takiego jak zła pamięć, tylko po prostu my jej nie ćwiczymy. I tutaj rzeczywiście pana Andrzeja trzeba bardzo pochwalić, ponieważ widać, że on ćwiczy tę pamięć i zapamiętywanie 14 produktów nie jest dla niego problemem, więc zdecydowanie tak. To ja chciałem wrócić do pytania, do listu od pana Rafała, zwłaszcza, że pojawił się później mail dotyczący dość podobnej kwestii. Chodzi o to, że skoro zapamiętujemy tak naprawdę wszystko, tylko czasem albo wyszukiwarka się zepsuje, jak powiedział pan Andrzej, albo... Albo świadomie to, zatrzymujemy. To słuchacze pytają, czy jest sposób, żeby odbudować swoje wspomnienia z dzieciństwa. Coś mi się majaczy, pisał pan Rafał. Najczęściej są to jakieś chwile, nawet nieistotne. Czy da się wokół nich dobudować wspomnienia, obrazy, które zapomnieliśmy? A pan Maciej też wtóruje, mówiąc, że chciałby wrócić do dowolnie wybranego momentu w mojej przeszłości i odczuć jak najwięcej emocji związanych z tym momentem. Mnie się zaraz herbata lipowa i magdalenka z Marcela Prusta przypomina. Tak, tak, rzeczywiście mówiliśmy dzisiaj o tym, że te wspomnienia z dzieciństwa są bardzo takie żywe, ale z drugiej strony jest też tak, że w ciągu naszego życia powstają te nowe doświadczenia i czasem może być tak, że potrzebujemy jakiegoś bodźca, który uruchomi te wspomnienia. Nie zawsze nam się to udaje, chociaż rzeczywiście bardzo byśmy chcieli, bo być może nam się wydaje, że to nasze dzieciństwo było takie wspaniałe i cudowne, a niekoniecznie pamiętamy te rzeczy, które mogły być trudne. Albo właśnie też, tak jak mówi Małgosia, odwrotnie. Ja czytałam o takim doświadczeniu człowieka, który chcąc wrócić do tych wspomnień, zaczął pisać pamiętniki. I rzeczywiście okazywało się, że jeden ciąg skojarzeń pociągał za sobą drugi ciąg skojarzeń, ale to nie oznacza, że do wszystkiego dotrzemy. Mhm. Poza tym istnieje chyba problem wspomnień fałszywych po prostu również, tak, ponieważ czasem ktoś nam coś opowiedział tak barwnie, zwłaszcza że zrobił to odpowiednio dawno, że my... Też jest tak, że my zapamiętujemy te rzeczy wraz z naszą możliwością postrzegania pewnych zjawisk w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku. Dziecko zapamięta zgodnie z percepcją małego dziecka. To nie jest już ten sam świat, który możemy sobie odtworzyć jako dorośli ludzie. Widzimy tylko fragment też rzeczywistości taki, na który jesteśmy albo gotowi, albo tak go rozumiemy. A co ze słynnymi opowieściami o hipnozie, która pozwala odtworzyć nieomal od chwili urodzenia wszystko? Czy w ogóle wokół hipnozy jest bardzo dużo takich mitów, że człowiek może zrobić w czasie hipnozy wszystko, co osoba sugerująca mu, czy dająca jakieś polecenie może zrobić. No, tacy na szczęście prości nie jesteśmy i mamy system wartości, który nas chroni przed zrobieniem czegoś, nawet na tym poziomie bardzo głębokim, nieświadomym często. Czegoś, co jest niespójne z naszym systemem wartości. Oczywiście, jeżeli ktoś ma zalążki mordercze, czy agresję, to rzeczywiście w tym momencie rozmawiamy o tym przypadku, ale większość z nas takowych nie ma i nie zrobi niczego, co mogłoby zakłócić mu taki wewnętrzny świat, który już mamy. Tak, hipnotyzer nas, czy ktoś, kto poddaje nas hipnozie, nas nie stwarza. On coś z czegoś korzysta i nie skorzysta z czegoś, czego nie ma. Natomiast rzeczywiście podczas hipnozy czy transu
bo to są pojęcia, których możemy używać wymiennie i tak naprawdę w transy to wpadamy setki razy dziennie, nawet patrząc na prognozę pogody i potem się okazuje, że właśnie minęła prognoza pogody, a my nie wiemy, jaka będzie prognoza pogody, bo tylko byliśmy pozornie obecni, a nasze myśli i nasza świadomość była gdzieś po drugiej stronie skóry, a nie na ekranie telewizora. Ale rzeczywiście trans czy hipnoza pozwalają trochę jakby złagodzić takie okowy, w których jesteśmy, codzienności, takiego schematycznego myślenia, ale też trochę nas wprowadzają w stan relaksu, a to oznacza, że możemy łatwiej dojść do różnych śladów pamięci, bo jesteśmy w lepszej kondycji, ale też pojawiają się inne fale mózgowe, które pozwalają głębiej wejść. To będzie ostatnie pytanie z maili, chociaż jest ich oczywiście sporo, nie ma więc, ja także wykorzystałem jedną trzecią dzisiaj chyba tego, co chciałem zapytać naszych gości. Ale pytanie konkretne bardzo pani Kamila zadaje. Jakie produkty konkretnie jeść, aby dostarczać sobie składników odpowiednich na pamięć? Zdrowych. Zdrowych, właśnie. Zdrowych. Ale rzeczywiście to, co... Bo jak słyszę sód, potas, no to tak. Coś się za tym kryje, no rozumiem? Tak. To, co sprzyja. Warzywa, orzechy, ryby, woda. Czyli to są takie rzeczy, które no, na co dzień powinny znaleźć się w naszym menu. Właściwie gdybyśmy poszli do dietetyka, to powiedziałby to samo. Chcesz być zdrowy, to jedz warzywa, owoce, pij wodę, jedz ryby. Czyli to są takie rzeczy, które nie obciążają naszego mózgu, a dostarczają mu dużo energii. Dlatego, że mózg potrzebuje dużo energii, żeby te wszystkie informacje przetworzyć, ale też on zarządza wszystkimi organami. Czyli rzeczywiście tutaj trzeba o to zadbać. Jeśli na przykład jemy dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli dużo masła, smalcu i tak dalej, to niestety to obciąża nasz mózg i okazuje się, że robiono takie wiele różnych doświadczeń na przykład na zwierzętach. I otyłe myszy dużo gorzej się zapamiętywały na przykład drogę przejścia w labiryncie. A więc... No, się nie mieściły. mieściły się, natomiast okazywało się, że jakby impulsy, które są przesyłane w naszym mózgu, działały znacznie słabiej, znacznie wolniej. A więc dieta jednak ma wpływ na to, jak my zapamiętujemy. Sugeruje pani, że chudzi mają lepszą pamięć, krótko mówiąc. Były badania, które to potwierdzały. Ale też nawet jak się kładziemy, a niedługo każdy z nas w końcu trafi do domu i mam nadzieję, będziemy spać, to że my śpimy przy zamkniętych oknach powoduje, że my wdychamy później ten dwutlenek węgla. Jeżeli mamy dzieci w wieku szkolnym, które mają o 8 dzisiaj, jutro już dzisiaj, tak, pójść do szkoły i wydychają i wdychają cały czas to samo, coraz bardziej się zatruwając, ale naprawdę ten mózg mają niezresetowany, jakby na poziomie fizycznym jakby leżały, ale nie wypoczywały tak naprawdę głęboko i nie mają czym pracować, więc my jako rodzice też. Ja też jestem mamą nastolatka, bardzo dbam o to, żeby miał wywietrzony pokój, ale też, żeby było uchylone, bo te nastolatki to jak smoki właśnie w nocy wydatkują. Bardzo pani dziękuję. Naszymi gośćmi były pani Małgorzata Lisy-Kozłowska, psychoterapeutka i pani Jagoda Wąsowska, szkoleniowiec mnemotechnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się kłaniam państwu w imieniu autorów audycji Haliny Leszczyńskiej, Jana Niebudka i własnym. Jeszcze fragment piosenki Barbry Streisand, Make It Like a Memory. Jerzy Sosnowski mówił.